Wielkich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Ale rakietowy anturaż, trochę świąteczny, trochę taki zapraszający już na weekend, ale nie, długi weekend to Bischofshofen ze skokami, ale to było brutalne przywitanie, rozmawialiśmy tam przy bramce, nie poszczęściło się w treningu, mówiąc wprost. No nie, w tym pierwszym skoku treningowym podnieśli mi belkę i niestety nie dostałem przedskoczka, zasypało mi tory i... No chwyciło mnie bardzo mocno i nie odbiłem się prawie, że w ogóle i temu ten skok był taki krótki. Tak sobie myślałem, czy taki skok na początek, on potem rozbija troszeczkę, trzeba się odbudować, czy następna seria ciach i to jest po staremu? No na pewno trochę rozbija, no ale też zdawałem sobie sprawę z tego, że no, że było tak, a nie inaczej, że mi po prostu zaspało te tory, bo tak jak są dzisiaj warunki i nie ma tej ciągłości, że skacze jeden zawodnik po drugim, no to te tory, szczególnie przy takim płaskim najeździe, jak jest tutaj w Bischofshofen, no to to jest dramat. Oglądałeś kiedyś taki film Kogel Mogel? A do czego nawiązujesz? O kulturę się pytam, czy oglądałeś film? Oglądałem, no... Nie popisał się dzisiaj, także miałem dosyć ułatwione zadanie. Mam prośbę. Odsuń maseczkę, ja odejdę dalej, żeby nie było i pokaż, jaki potrafisz być groźny. Jaki potrafię być groźny? Ale to musiałbym przekląć. To nie, no bez takich, ale mimika, tak wiesz. Nie będę mimiką. Potrafię być groźny, ale nie będę tutaj. Bo nie chcę wiedzieć, co temu biednemu Słoweńcowi na górze zrobiłeś, że zapomniał się wybić. No, lepiej nie wiedzieć. Kogel Mogel zrobił z rywala dzisiaj Jakub. No nie, no ale tutaj musimy twardo po ziemi stąpać, bo nie będziemy się nabijać. To każdego mogło spotkać, także ciebie, kogoś innego. Ale mimo wszystko tutaj wygrałeś na tym systemie KO i jedziesz na drugą serię. To jest, wiesz, spieszysz się, pędzisz, czy raczej to jest... No nie wiem, jak do takiej serii się podchodzi treningowo, co się robi? Nie, no normalnie szedłem jak na drugą serię, nie? Bo wiedziałem, że się dostałem. No też jakby no... Na progu same w sobie te skoki nie są złe, tylko po prostu od razu po progu strasznie kantuję narty i daję na boki, wpadam i w ogóle mnie tam jakby nie odnosi i też jest takie wrażenie, że bardzo nisko z progu wylatuję, ale właśnie tak jak mówię, to jest przez to, że te narty po prostu idą na boki, nie są tak płasko, tylko tak wykantowane. Pokręciłem z tym pytaniem. Zmierzam do tego o podejście takie mentalne, bo trener jeszcze niedawno mówił, że chcemy tak treningowo podchodzić do zawodów. To dalej jest aktualne? No, w Garmisz było takie, takie założenie, tam gdzieś się to udało, no ale no wiadomo, że to są zawody i też no, każdy z nas podchodzi do zawodów jak do zawodów. Lindwik ruszy w pogoń jutro? Czy to już jest flaga w szachownicę dla Rioju? Znaczy no, flaga w szachownicę będzie jutro na pewno, ale jeżeli miałbym kogoś obstawiać, no to na pewno jego.